Witam w studiu naszych gości: członkini Rady Programowej Łódzkiego Fotofestiwalu, Marta Szymańska i Agata Zubrzycka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A pomiędzy paniami Martin Kolar, słowacki fotograf, którego wystawa należy do głównego programu tegorocznej imprezy. Dzień, Dzień dobry. Programu. Dasz wiarę, can you imagine? To je, są pytania, czy, czy jedno pytanie po polsku, po angielsku, które w tym roku Państwo stawiają uczestnikom fotofestiwalu, widzom. Dlaczego? To jest, to jest pytanie i to jest trochę zaczepka, taka, także. Zaczepek bo, będzie dużo tak. w całym programie fotofestiwalu, to zdradźmy, bo w tym roku. Z tego, co ja mogłem przeczytać na Państwa stronie, wiele jest tych elementów gry z publicznością, z odbiorcą, jaką prowadzą fotografowie. No i stąd pytanie: czy jesteś w stanie sobie, sobie wyobrazić? To jest pierwsze pytanie, z jakim widz powinien do nas przyjść, z jakim chcielibyśmy, bo zachęcamy do tego, żeby się pojawił, ale pojawi się dużo, dużo więcej w. W ramach festiwalu. To, co nas przede wszystkim interesowało, to jest temat y, fikcji y, w fotografii, ale także tego, w jaki sposób y, odbiorca. Y, Wchodzi w te światy, które są kreowane przez artystów? W jaki sposób musi wysilić swoją wyobraźnię? W jaki sposób, e, czy potrafi, czy nie, po, nie potrafi przechodzić przez e, swoje e, ograniczenia? E, to, to jest nas... bardzo ciekawe, przepraszam, że wejdę w słowo, bo kiedy pani zadaje to pytanie, czy potrafię sobie wyobrazić, to ja jako odbiorca mogę odpowiedzieć też pytaniem: czy muszę sobie wyobrażać, skoro widzę pewną rzeczywistość? Mogę w nią uwierzyć, albo nie. Ale ona jest przede mną, wtedy kiedy patrzę na fotografię. No ale to właśnie nie jest takie proste. To Nie, nie jest tak, że fotografia jest jeden do jednego rzeczywistością, i właśnie o tym są e, wystawy fotofestiwalu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mm, fotografia, czy to jakby w takim bardzo powszechnym e, myśleniu, fotografia jest. E, Przede wszystkim odzwierciedla rzeczywistość, jest referencyjna, mówi o tym, co, co widzimy, ale tak naprawdę, żeby powiedzieć, jak jest naprawdę, czasami trzeba skłamać i właśnie o tym są wystawy festiwalu. One prowokują do myślenia, prowokują do zadawania sobie pytań, prowokują do tego, żeby troszkę zwątpić i troszkę przejść te swoje własne, własne przyzwyczajenia, albo zwrócić uwagę na to, jak patrzymy, albo jak chcemy patrzeć, e, czego widzimy, a czego naprawdę nie chcemy widzieć na fotografii? Ale czy Państwo pytają też o e, swego rodzaju manipulacje we współczesnej fotografii? i Jak rozumieć, jeżeli to jest w pewnym sensie manipulacja, gra, gra pomiędzy prawdą i fałszem, e, to tak właśnie jak, jak rozumieć to słowo, w jakim kontekście ono się pojawia, w jakich odsłonach? No właśnie, myślę, że no, jest kilka odsłon, tak jak cztery główne wystawy fotofestiwalu w, i prezentujemy te no, manipulacje, czy też um, drobne oszustwa, fałszerstwa w czterech różnych podejściach. I, no i tak naprawdę zostawiamy to do interpretacji dla widza, tak że nie skupiamy się na takim może technicznym podejściu, co jest fotomontażem, a co nie. Ale no myślę, że jest wiele szerszych kontekstów yy, prezentowanych podczas wystaw. To proszę krótko opowiedzieć o tych trzech głównych wystawach, a o czwartej yy, za chwilę odpowie Martin Kolar, który jest także naszym gościem. No, wystawą, jedną z dwóch takich największych jest wystawa Joana von Kuberty. On jest, mówimy o nim, że jest mistrzem kamuflażu, mistrzem mistyfikacji, mistrzem miksowania fikcji i rzeczywistości. No, ciekawe jest, że zaczął swoją pracę lat 40 temu niemalże i on od lat 40 próbuje nas zwodzić i oszukiwać. Prezentujemy trzy jego klasyczne już projekty: fauna, herbarium i konstelacje. Wszystkie trzy. Mają w jakiś sposób zakwestionować y, wiarygodność fotografii i naszą. Na, naszą... Tak naprawdę, ślepą czasami e, wiarę w, wobec fotografii, właśnie. E, fauna jest, takim, jest projektem, który wydaje się być projektem dokumentalnym, e, wydaje się być projektem naukowym, ponieważ mamy, e, wchodzimy w, w świat botanika, który w latach 30. i 40. przy współpracy między innymi ze znakomitym fotografem podróżował po świecie i tam. E, Odkrywał przedziwne gatunki zwierząt, takie na przykład jak węża z nogami kury, albo ptaka z, z wielkimi skrzydłami, przypominającego trochę dinozaura wyglądają te zwierzęta przedziwnie i niby wierzymy, że to nie mogło się zdarzyć naprawdę, ale z drugiej strony wszystko to wygląda jak fantastycznie przygotowany projekt naukowy i dokumentalny. Mamy fotografie tak dokumentalne, naukowe także. Mamy zdjęcia, które pokazują tego oto pana odkrywcę razem z tymi okazami. Ręcznie zapisane notatki. Te zdjęcia są trochę czarno-białe, lekko przybrudzone. Wyglądają tak jakby przeżyły już swoje, swoje lata, więc zaczynamy wierzyć, że to wszystko, mimo tego, że, mimo tego, że widzimy, że przecież nie, nie ma na świecie prawdopodobnie węża z nogami kury, ale jednak cała ta konwencja zaczyna nas przekonywać i zaczynamy prze wchodzić właśnie w ten, w ten wszechświat. No, i tutaj, tak naprawdę, wystawa Martina Kolara jest bardzo ciekawym tak, przeciwstawieniem, bo to jest praca tak naprawdę dokumentalna. Układ prowizoryczny, tak w języku polskim nazywa się tytuł tej wystawy. Pan jest często nazywanym trop, takim fotograficznym tropicielem absurdów. Nie wiem, czy to też będzie widać po tegorocznej wystawie na Foto festiwalu? Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Well, you? this is very difficult to answer for the question like that. Um, yeah, I'm showing the last work I made in collaboration with the Swiss Museum in Lausanne, Musée d'Elysée. It was a it's part of the big project and prize I received uh, 2 years ago and it was published as a book with Michael Mack. And um, so what is uh, what is the what is the work about, or is, what is the absurd absurdity about? I think it's all the all the thing is that the pictures somehow give you quite a, quite a hint to understand what what is happening on the picture, but you don't have like it's it's not set like a completely. So there is kind of like a missing bit, kind of like a hole that you have to. Feelful uh, as you, as the audience, as a, as somebody who is looking at the work. So it's a very collaborative kind of um, collaborative um, way of showing the images. Projekt, który będzie pokazywany podczas festiwalu, jest to projekt, który powstał przy współpracy z Muzeum w Lozannie i jest to kontynuacja, znaczy dalszy ciąg, właściwie efekt uzyskanej dwa lata temu nagrody dzięki której również e, została opublikowana e, książka. E, projekt, który Martin prezentuje podczas fotofestiwalu, jest właśnie taką grą, że poka pokazuje część, ale jest tam również przestrzeń do, do tej zabawy z widzem. And uh, yeah, coming to, back to very well, first discussion, um, as I understood a little bit, uh, well, this is very much All my work is based on observation, so it's like very much dealing with reality, which is sometimes uh, uh, much more funny, or much more strange, or much more weird, or much more absurd than whatever we can imagine by our minds. Nawiązując do tego, co, co mówiliśmy wcześniej, jak Martin doskonale zrozumiał, ale przede wszystkim wiele do czego nawiązuje temat główny fotofestiwalu, mówi właśnie o tym, że, że przede wszystkim jego praca polega na obserwacji rzeczywistości i zauważaniu tych takich drobnostek, które sprawiają, że staje się ona niezwykła i niesamowita, i zaprasza właśnie do zadawania sobie pytań, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że to jest prawda. Można powiedzieć, że ta obserwacja, w pana przypadku ma szczególny charakter, bo pan od, pan pod, od wielu lat eksploruje tereny Europy Środkowo-Wschodniej, i byłych krajów ZSRR, a więc to poczucie absurdalności ma także taki kontekst przemian historyczno-społecznych. Mhm, mh. Yeah, maybe. Well, maybe uh, we are lucky that we. we I Well, I am lucky that I live in uh, here in this area of Eastern Europe. Well, actually, all of us. that That is like a place, place of kind of constant transition and constant changes, and. Uh, and it uh, means that when you change something you have to request every, uh, all the time what are you doing wh what is happening and why and so on and you have to fight for something that you believe it, it might be better and that creates a lot of collisions and and contradictions Martin ma to szczęście, tak jak zresztą no, my żyjemy w, w tej części Europy, gdzie te transformacje są właściwie i dzieją się cały czas, są, są widoczne. No także korzysta z, z, tych, z, z tych zasobów, chyba tak. So, uh, so just want what I want to say, Jesteśmy szczęściarzami, że żyjemy w. W, no, w, cie w ciekawym miejscu, nie nienud nudnym na pewno. Fotofestiwal rozpoczyna się 1 czerwca, ale spotkanie z naszym gościem Martinem Kolarem w cyklu Wszyscy Jesteśmy Fotografiami już dziś o godzinie 19 w Warszawskim Barze Studio. Na co serdecznie zapraszamy, bo będzie można posłuchać tej opowieści o, o pana języku fotografowania. Opowiedzieliśmy o tych dwóch dużych elementach, dwóch wystawach z czterech głównych, ale Fotofestiwal to nie tylko te, ten główny program, to także. Więcej wydarzeń towarzyszących. Czego się możemy spodziewać po tegorocznej odsłonie? No, przede wszystkim kolejnej edycji Grand Prix Photo Festival, czyli naszego międzynarodowego konkursu, w którym, którym wybieramy spośród 600 zwykle zgłaszanych do nas prac, więc jest to naprawdę ogromna ilość. Wybieramy 10 prac, które są pokazywane, 10 projektów fotograficznych, które pokazywane są na wystawie. I jeden z nich jest nagradzony specjalną wystawą, i tego dowiemy się, kto to jest. Dowiemy się 1 czerwca o godzinie, o godzinie 19 w, podczas te, o, otwarcia fotofestiwalu. To jest taki konkurs, który pozwala nam obserwować, co dzieje się współcześnie w fotografii, czym interesują się fotografowie, czym już się znudzili, jakie są trendy. Bardzo, Co, co roku pokazujemy 10 projektów na wystawie, ale także 10 projektów w ramach pokazu slajdów, czyli już w takiej trochę innej formie, wie, wieczorem, w luźniejszej atmosferze. Mm, bardzo ciekawe projekty pojawią się także w przestrzeni miejskiej e, łodzi. To będzie e, dosyć absurdalny także i, przy, i, i taki pełen poczucia humoru, projekt duetu Mental Gassi z Berlina, którzy to, to są artyści, artyści street artowi, którzy, którzy tworzą interwencje w przestrzeni miejskiej oparte na fotografii. W Łodzi będzie można zobaczyć ogromne, ogromne balony w kształcie głów <głos》> mieszkańców Łodzi, które pojawią się w najdziwniejszych, najmniej spodziewanych miejscach wzdłuż ulicy Piotrkowskiej, czyli to jest ta najdłuższa ulica, najbardziej Reprezentacyjna w mieście. E, oprócz tego 9, 9 czerwca, czyli w kolejny weekend, w kolejny piątek, e, zapraszamy na projekcję audiowizualną która oparta będzie na takich niezwykle ciekawych zdjęciach łodzi z lat 20 i 40 które przez lata były y, zakopane gdzieś w piwnicach elektro, jednej z elektrociepłowni odnalezione y, 6 lat temu okazało się, że jest tam ponad 2000 szklanych negatywów które pokazują w jaki sposób powstawała łódź, w jaki sposób budowana była elektrownia EC1 która dzisiaj jest takim też ważnym symbolem y, miasta. Zdjęcia są niezwykle piękne i przy wszystko to będzie można zobaczyć e, w ramach e, prezentacji ze specjalnie przygotowaną e, muzyką. Zdjęcia są animowane, więc ta Łódź troszkę też ożyje. Więcej o programie na stronie Fotofestiwalu, a impreza potrwa od 1 do 11 czerwca. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Studiu Dwójki i powodzenia przy tegorocznej odsłonie. Naszymi gośćmi byli Marta Szymańska, Agata Zubrzycka oraz Martin Kolar. Dziękuję. Dziękujemy, zapraszamy. dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.